Obejrzałem właśnie z pewnym opóźnieniem, ale co tam, debatę prezydencką tegoroczną. No i cóż, taki szereg spostrzeżeń dotyczących tej debaty. Może na początku urzędujący prezydent, czyli Andrzej Duda. Andrzej Duda wypadł dosyć dobrze. Na pierwsze dwa pytania odpowiadał z tym swoim charakterystycznym, fałszywym uśmieszkiem. Może on nie jest fałszywy, ale wygląda na fałszywy. Później wziął się w garść, stworzył bardziej gniewny klimat i wyliczał lepiej te dokonania rządowe. Udało mu się nawet przypuścić atak nie na temat, bo zazwyczaj się tematu trzymał, ale raz sobie pozwolił na wycieczkę przeciwko Kosiniakowi-Kamyszowi, co też pokazuje, że PiS boi się właściwie tylko PSL-u politycznie i chyba dobra jest ta kalkulacja. Ten atak był za podwyższenie emerytur. Kosiniak-Kamysz mówił, że był. Kosiniak-Kamysz w swoim tym mówił później, że żałuje tego, że rzeczywiście był za podniesieniem wieku emerytalnego. Natomiast Duda przypomniał, kto był za. No i właściwie dosyć Duda sprawnie przypomniał te wszystkie sprawy gazoportu, sprawę gazu z Norwegii, sprawę współpracy z Amerykanami. Generalnie wypadł moim zdaniem nieźle. Poza tymi dwoma pierwszymi właśnie fragmentami, kiedy tak ten uśmiech jakby troszkę nie licował z licem. Kto tam dalej? Jeśli chodzi o Bosaka Krzysztofa, to widać było, tak jakby był troszkę stremowany. Wynikało to być może z tego, że w studio byli także Żółtek i Jakubiak, którzy wyraźnie startowali do podobnego elektoratu. Generalnie wypadł sprawnie. Krzysztof Bosak odpowiadał na pytania właściwie za każdym razem, a to był chyba jedynym, który trzymał się tematu i trzymał się tego zadanego pytania. To bardzo dobre wrażenie robiło. Natomiast pozwolił sobie na taki bardziej dogmatyczną, taką jedną bardziej dogmatyczną, czy też populistyczną, nie dogmatyczną, populistyczną, chciałem powiedzieć, wycieczkę pod tytułem, że 3%, w jakim rozwija się Polska, to najwyżej średni wzrost. To jest prawda, ale co będzie dalej? A 10% to byłby wzrost gospodarczy. No to byłby wręcz nieprawdopodobny wzrost gospodarczy. To nie na skalę w ogóle świata zachodniego z nasyconymi rynkami. Także popisał się niewiedzą ekonomiczną. Następny Jakubiak. Jakubiak grał takiego swojego, pan swojego, Polaka, Polaszczera, Pradziora i Matki Pradziadki. Rzucał przysłowiami, swojak taki, że on ten. Dobrze to wypadło tylko raz, kiedy Hołownia produkował się nad tym, że obecnie bezpieczeństwo to nie. Tylko raczej bezpieczeństwo kont i cyberbezpieczeństwo i tak dalej, i tak dalej. Jakubiak powiedział, że takie dyrdymały to można sobie mówić, jak właśnie się nic nie wie. O tym to wypadło dobrze, że powiedział, że w dobrym kierunku idą zmiany pisowskie, że armia nie liczy już 50 tysięcy, tylko ponad 100 tysięcy żołnierzy realnie liczy, tak? Chociaż nie wiem, czy to tak do końca prawda, bo jak się odliczy tą całą obsługę armii, to chyba jest coś to w stylu 65, ale ma rację co do tego, że właściwy jest ten kierunek, chociaż też pokazuje, że on nie wie, ile liczy polska armia. Czyli tak jak Bosak nie rozumie ekonomii za bardzo, to ten nie rozumie zbrojności, tak nie rozumie tego militarnego obszaru. Zazwyczaj to jego granie swojaka było jak najgorsze, mocno protestował przeciwko małżeństwom homoseksualnym, tu chyba najbardziej się zapalił.
ale nie wywołał to żadnego efektu, dlatego że tylko jeden kandydat, Robert Biedroń, był za. Tanaino, zawsze taki spokojny, w tej debacie był niezwykle gniewny, rzucał gromy na